My, Otto i Albert, margrabiowie brandenburscy, ponownie rozpatrzyliśmy i potwierdziliśmy postanowienia mocą naszego dokumentu powierzenie Henrykowi zwanemu Teutę założenie naszego miasta Nowego Berlina, przekazując mu na własność co trzeciego denara, to jest trzecią część całości, która pochodzi z sądów, z czynszów, z młynów, z domów, z domu kupieckiego, straganów i innych pojedynczych budowli, które są wznoszone dla wspólnego użytku obywateli z niskiego stanu, czy też wywodzących się ze wszystkich innych stanów, z ogrodu chmielowego i ze wszystkich innych ogrodów. Będzie on otrzymywał trzecią część tej dzierżawy, która nazwana jest Bezicinge. Zaś młyn, który był tam przed założeniem wspomnianego wcześniej miasta, trzymać ma ów Henryk od nas jako swój majątek z tytułem prawnym, tak jak dawniej i na prawie lennym. Aby niniejsze świadectwo tego wszystkiego uczynić wiarygodnym, użyliśmy do tego naszej pieczęci. Świadkami tego są zaś rycerze. Nasz marszałek Henryk Otto de Wininge, Johannes de Pervernitz, Theodoricus de Dosa, Theodoricus de Loyendal, Hermanus Botel i Gerardus de Vrech. Wielu innych. Dokument wydany został w Nowym Landsbergu przez Bertolda, naszego notariusza, roku pańskim 1278, 25 stycznia. Zanim miasto zostało oficjalnie założone, na tych ziemiach istniała już osada. Jak uważał historyk Paul von Nissen, miała ona charakter typowo obronny. Berlinek został założony na skroju Wójtostwa Gorzowskiego w kompleksie leśnym nad jeziorem. Miało to duże znaczenie strategiczne w stosunku do pobliskich Pełczyc. Ba, sądził nawet, że między Berlinkiem a Pełczycami dochodziło do wyścigu zbrojeń. Jedno jest pewne. Margrabiowie, nakazując założenie Nowego Berlina, zdawali sobie sprawę z zagrożenia płynącego ze strony Pełczyc. Jednak ziemie pełczyckie zostały szybko zajęte przez założycieli Berlinka, co zakończyło wyścig zbrojeń, a oba miasta od 1280 roku stały się bazami margrabiów przeciwko Pomorzu. Wiemy więc, że Berlinek założono z pobudek czysto polityczno-militarnych. Jednak czy mogły być inne powody? Jednym z nich może być także zurbanizowanie słabo zaludnionych terenów. Drzewa do budowy było u nas pod dostatkiem, a i położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych wiele znaczyło. Wróćmy jednak do dokumentu, który nazywamy aktem lokacyjnym. Wspomniany już Paul von Nissen mówi o tym, że w porównaniu z innymi aktami lokacyjnymi berlinecki jest niewiarygodnie mało mówiący. W dokumencie nie ma mowy o żadnych przywilejach dla miasta, z ilu łanów się składa i tym podobne. Czytamy tam jedynie o prawach przyznanych pierwszemu burmistrzowi, czyli Henrykowi Teutę. Dokument ten można więc nazwać jedynie dokumentem sołtysi. Drugi, wystawiony dla mieszczan, prawdopodobnie zaginął. A samo miasto jak wyglądało? Powstało ono na planie elipsy, dostosowanej do warunków naturalnych, która została rozciągnięta w kierunkach południowo-zachodnim i północno-wschodnim o wymiarach 460 na 330 metrów. Zanim jednak uzyskało ono prawa miejskie, istniał już w nim kościół i młyn. Już w XIII i XIV wieku solidnie dbano o miejski system obronny, otaczając je murami. Wewnątrz wytyczone zostały ulice, kwartały i działki, na których stawiano domy. Zabudowa była bardzo ciasna, a domy drewniane kryte strzechą. Mieszkańców mogło nie być więcej niż 500, a zamieszkiwali w przybliżeniu w 100 domach. Grupy etniczne to potomkowie niemieckich kolonistów i grupa Żydów. Do miasta należało 5 młynów, pola, nieużytki, las i wody. W końcu XIV i XV wieku Urząd Sołtysi przeszedł na Radę Miejską. Rodzina Henryka Teutę władała tymi terenami aż do XIV wieku, kiedy to z niewiadomych przyczyn ród zniknął z ksiąg historii.
Oto królowa Puszczy Barlineckiej ze swoimi skrzatami. Miejsca. Drodzy mieszkańcy Barlinka, jako królowa Puszczy Barlineckiej pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji tak wyjątkowego święta, jakim jest 745. jubileusz miasta. Życzę Wam, aby to miejsce na zawsze pozostało dla Was piękne, abyście zawsze myśleli o nim dobrze i mieli ciepłe wspomnienia. Życzę Wam, abyście byli dla siebie ogromnym wsparciem. Zadbajmy razem o to, abyśmy mogli świętować jeszcze wiele razy. Wszystkiego najlepszego, Barlinek. Kochamy nasze piękne miasto, niechaj rozwija się w chwale, a jego mieszkańcy niech żyją godnie. Dobry wieczór Państwu. W imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, witam Państwa bardzo serdecznie na obchodach 745-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Na dzisiejszej uroczystości miło mi powitać wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza. Radnych powiatu myśliborskiego. Wiceburmistrza Barlinka Krzysztofa Paszka. Sekretarz Barlinka Ewy Cińc-Dziedziela. Skarbnik Barlinka Edytę Włodkowską. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku Mariusza Maciejewskiego wraz z radnymi. Dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury Andrzeja Jędrzejaka. Witam prezesów i dyrektorów firm, dyrektorów placówek oświatowych, księży barlineckich parafii, prezesów stowarzyszeń i organizacji, przedstawicieli mediów. Witam wszystkich przybyłych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Szanowni Państwo, przed chwilą wysłuchaliśmy aktu lokacyjnego i krótkiej historii powstania naszego miasta przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Barlinku. Nasze miasto Barlinek to jedno z najpiękniej położonych miast Pomorza Zachodniego. Ceniony jest ze względu na swoje walory turystyczne i przyrodnicze. Jest magicznym miasteczkiem położonym nad jeziorem z czterema wyspami. Jest miastem przyjaznym i otwartym dla wszystkich gości. To właśnie tutaj, w scenerii murów obronnych, gościnnego rynku, z widokiem na malownicze jezioro, można odpocząć z dala od zgiełku wielkich aglomeracji miejskich lub znaleźć tutaj swoją małą ojczyznę. Szanowni Państwo, a teraz zapraszam włodarza naszego miasta, Dariusza Zielińskiego. 25 stycznia, 745 lat temu, być może w podobnej formie, zostało ogłoszone wszem i wobec, że Barlinek stał się miastem. Wsłuchując się uważnie w akt lokacyjny Barlinka, możemy dostrzec jedną rzecz. Po raz kolejny po analizie zdecydowano, że Barlinek staje się miastem. Czas poprzedzający ten moment był wielkim wysiłkiem ówczesnych mieszkańców,
tego miejsca nad jeziorem. Od tego momentu przez kolejnych prawie 7 wieków zmieniali się mieszkańcy. Myślę, że bez wyjątku, w każdym czasie, od pierwszego dnia aż do ostatniego dnia, każdemu zależało na tym, ażeby miasto rozwijało się. W krótkiej prezentacji Muzeum Regionalnego zauważyliśmy, co było na samym początku, co w trakcie. Pozostał pewien niedosyt. Co jest po tym momencie, kiedy pierwszy ród Tojtów zniknął, nie wiadomo z jakich przyczyn. Pozostało miejsce nad jeziorem, pozostała piękna puszcza i na pewno pozostali mieszkańcy, którzy w poszanowaniu piękna tego miejsca rozwijali to miejsce gospodarczo. Nasza polska obecność rozpoczęła się w tym miejscu w 1945 roku. Osoby odwiedzające nasze muzeum regionalne mogą zobaczyć na ścianach wiele zdjęć archiwalnych. W tym te zdjęcia po styczniu roku 1945. W większości wcześniejsza zabudowa przed tym czasem zniknęła. I taka refleksja z ostatnich miesięcy. Czy ten czas po roku 1945 nie przypomina nam dzisiaj podobnych krajobrazów? Tym razem trochę dalej, ze wschodu. Jedno się nie zmieniło. Ten, kto zniszczył w roku 1945 piękny krajobraz Barlinka, niszczy w podobnej scenerii krajobraz Ukrainy. Mijają lata, prawie 80 lat. Obecność Polaków w tym miejscu nie niszczy dokonań poprzednich mieszkańców. W dalszym ciągu starają się aktualni gospodarze tego miejsca, ażeby Barlinek się rozwijał, szanując to dobro, przyrodę, krajobraz. Każdy w miarę swoich możliwości. Większość wykonując swoją pracę zawodową, część bardzo znaczna, realizując swoje pasje, spełniając się rodzinnie. Na przestrzeni ponad 70 lat było wiele okazji do tego, ażeby wyróżnić bardzo symbolicznie w poszczególnych okresach naszych mieszkańców. Nigdy nie było tak, że odcinaliśmy pewien czas grubymi kreskami. I tak jest do dzisiaj. Za chwilę czekają nas specjalne wydarzenia, które w sposób symboliczny doceniają zaangażowanie naszych mieszkańców. Tytuł honorowego obywatela Barlinka, honorowa złota odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego, medale za zasługi dla Barlinka to takie symbole podziękowania za to, że pracujemy bez wytchnienia. Za to, że realizując swoją pasję, dziękujemy za, już dzisiaj można powiedzieć, prawie 8 wieków historii Barlinka. Ja, kontynuując przeszłość, dzisiaj chciałbym z całego serca podziękować każdemu, bez wyjątku, mieszkańcowi Barlinka od roku 1278 do roku 2023 za to, co stworzyliście w tym miejscu nad jeziorem Barlineckim. Cieszę się,
że jest z nami królowa Puszczy Barlineckiej, pan wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej nowego samorządu w Barlinku, pan przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku wraz z radnymi. Są osoby, które aktualnie i w przeszłości pełniły funkcje kierownicze. Cieszę się, że są przedstawiciele naszych mieszkańców. Zamykając te 745 lat, myślimy jak zawsze o przyszłości. Ale o tym, co przed nami, to na inne spotkanie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Barlinka. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do odznaczeń i wyróżnień. Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2021 roku został przyznany tytuł honorowego obywatela miasta Barlinek panu Józefowi Wawrzyniakowi. O wręczenie wyróżnienia proszę burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku Mariusza Maciejewskiego oraz o zabranie głosu proszę Ryszarda Wiśniaka, przewodniczącego Rady Miejskiej pierwszej kadencji. Zapraszam panów na scenę. Panie Marszałku, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Państwo Radni pierwszej i ósmej kadencji. Przed wejściem na tą naszą piękną salę widziałem przez chwilę mojego ówczesnego zastępcę, pana Kazimierza Hoffmana i członka zarządu, pana Hieronima Skłodowskiego, czyli trochę władzy jeszcze jest. Chcę Państwu powiedzieć, że z pierwszej kadencji mam jeszcze większość, moglibyśmy jeszcze rządzić, gdyby się dało, bo spośród 24 radnych wybranych wtedy 27 maja 1990 roku żyje nas jeszcze 15. 19 czerwca, prawie 33 lata temu, w tej sali, na drugiej sesji Rady Gminy i Miasta, bo takie było ówczesne nazewnictwo, burmistrzem został świętej pamięci pan Józef Wawrzyniak, który już od 2 lat niestety nie żyje. Został wybrany jednogłośnie. Zakończył swoją karierę w dniu 8 lipca 1994 roku. To 4 lata. Kilka tygodni, ale jednak patrząc na całokształt tej pracy, tej czteroletniej kadencji, trzeba by było powiedzieć tak. Proszę Państwa, to była walka pionierska. Dzisiaj, mimo kryzysów, inflacji, różnych zagrożeń, nie ma, proszę Państwa, porównania wtedy, co żeśmy przeżywali, czego się ludzie oczekiwali. Następnego dnia po wyborze pan burmistrz z wielką teczką wraz ze mną szliśmy do ratusza, pełni obaw, niepokojów, co to będzie. Otóż było trudno. Zastaliśmy, proszę Państwa, budżet wtedy, tak się to określało, budżet rządowy narzucony przez województwo, który na dzień 20 czerwca tegoż roku był wykonany w około 80%. Trzeba było budować wszystko od nowa. Dlatego też praca była ogromna, że podjął się tej pracy, że do końca starał się tak to czynić, że na końcu, proszę Państwa, za 4 lata zostawiliśmy swoim następcom nadwyżkę w wysokości 2,5 miliarda złotych. Oczywiście wtedy takich pieniędzy przed deflacją. I to był, powiedzmy, ogromny sukces. Sukces osobisty pana burmistrza i naszej rady, która
musiała się bardzo mocno potykać z wszelkimi różnymi wątpliwościami. Kiedy ja miałem swój dyżur jako przewodniczący, a pracowałem codziennie, bo panowie wiceprzewodniczący także mi pomagali, ale na pierwszym zderzeniu byłem ja z burmistrzem, a byłem jego pracodawcą, trochę były inne kompetencje przewodniczącego, to ludzie przychodzili, proszę państwa, i mówili, pytali się, dlaczego chleba nie ma? Dlaczego w sklepach nie ma chleba? No mówię, to jest rynek, to piekarnik, to do mnie. A oni mówią, tak, nie ma sekretarza, nie ma do kogo iść. Kiedyś szło się do pierwszego sekretarza, dzisiaj się szło. Tworzyliśmy ośrodek pomocy społecznej, tworzyliśmy nowe zręby. A najważniejsze to, że trzeba było zrobić to, co powinno być od dawna. Trzeba było otworzyć własność gminną, komunalizować, budować. To wszystko, proszę państwa, w uzasadnieniu do uchwały jest napisane. Otóż ten człowiek, który przyjechał do nas gdzieś z dzisiejszej Wielkopolski, bo urodził się w Krajence, pracował tutaj jako człowiek, który zajmował się głównie gospodarką i rolnictwem. W Barlinku pojawił się bardzo jako człowiek mało znany, dlatego mu też zaufano, ale miał przede wszystkim wizję i ogromne doświadczenie. Stworzyliśmy program związany z planem przestrzenno-gospodarczym, który obowiązywał kilka lat, a prace trwały przez wiele, wiele miesięcy. Kosztowały to znaczne pieniądze. Oczywiście w 2003 roku został złożony do archiwum. Wypracowaliśmy kierunek, żeby być blisko z ludźmi. Główny kierunek to zrównoważony rozwój. I ten zrównoważony rozwój do dnia dzisiejszego poszczególne rady i poszczególni burmistrzowie go realizują. Jeden z moich znajomych lekarzy powiedział tak, że w zachodniopomorskim są dwa najpiękniejsze miasta. Pierwsze to jest Barlinek, a drugie to może Kołobrzeg, a wszystkie inne są dalej. I to chyba jest prawda, że ta perła tej marchi, tego Pomorza, żeśmy jakby ją dokonali ogromnej renowacji, dokonaliśmy ogromnych zmian. Oczywiście można by było mówić wiele. Mówimy tu o pewnych elementach, sukcesach, ale nie było ważne. Były różne pogróżki, telefony i tym podobnie. Ciężko to były życie, ale ważne to było. Jeden z redaktorów Echa Barlinka napisał kiedyś pod koniec 1994 roku. Nieważne, czy wam się podoba, czy nie, jacy oni byli, ale byli pierwsi, byli pionierami. Panie burmistrzu, jesteś tam głęboko gdzieś po południach, lubisz śpiew, przyrodę. My nie mówimy dzisiaj, że cię żegnamy. Mówimy dzisiaj do zobaczenia. Myślę, że tam się wkrótce spotkamy. Pozwólcie państwo, że na koniec jeszcze jako motto tego, że warto żyć, że warto z nim być, odczytam element epitafium. Wiatr poszumem, liści szelestem, ktoś szepcze ducha. Nie odszedłem. Jestem. Jesteś. Dziękuję. Szanowni państwo, tytuł honorowego obywatela miasta Barlinek odbierze żona Janina Wawrzyniak. Serdecznie zapraszam na scenę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może pomogę. Proszę. 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 Prosz
to możemy. Bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Dariuszowi Zielińskiemu i wszystkim radnym miasta Barlinka za pamięć o moim mężu i za przyznanie mu tak zaszczytnego tytułu. Jestem bardzo wzruszona. Niestety nie ma go już wśród nas, ale gdy mieszka w Barlinku przez wiele, wiele lat, to losy tego miasta i losy mieszkańców nigdy mi nie były obojętne. Pan przewodniczący był, pan Ryszard Wiśniak, przywołał wspomnienia związane z pracą samorządową mojego męża. Bardzo mu za to serdecznie dziękuję. Chciałabym jeszcze również podziękować w imieniu moich córek, które nie mogły być tutaj dzisiaj obecne z przyczyn zawodowych. Dziękuję bardzo. Męża i całej rodziny, bo to wiadomo, sam mąż nie pracował, dziękuję. Pani zawsze go wspierała. Tak. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego odznaczenia. Z przyjemnością informuję, iż w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą nr 1, łamane przez 22, z dnia 5 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Brygidzie Liśkiewicz. Brygida Liśkiewicz, artystka, ceramik. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą, promując Barlinek. Od lat organizowała i była komisarzem plenerów ceramiczno-malarskich, inicjatorka i realizatorka inwestycyjnego projektu polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau Ukerwelle, Europejskie Centrum Spotkań Barlinek. Była wieloletnim dyrektorem Barlineckiego Ośrodka Kultury. O wręczenie złotej odznaki honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego proszę wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza oraz burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego. Zapraszam panów na scenę. Oczywiście zapraszam Brygidę Liśkiewicz. W imieniu zarządu pana marszałka, zarząd województwa zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadaje pani Brygidzie Liśkiewicz złotą odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Gratuluję serdecznie. Proszę pana burmistrza o podtrzymanie przyjemności. Zostawiam dużo wolnego miejsca. Ja sobie pozwolę tak, żeby to ładnie wyglądało. Elegancko, tu jest taka mała zamaszenia na co dzień, także dziękuję ślicznie, bardzo miło. Tam bardzo się też. Dziękuję. Przepraszam, że jeszcze. Wiem, że to. Jesteśmy do końca nierozliczeni. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Dziękuję ci, że jest to w imieniu swoim złożyć sobie serdeczne życzenia, życzyć czynnego odpoczynku. Dziękuję. To może wspólne zdjęcie z tymi kwiatami, wszyscy razem. A wspólne chodzi, jeszcze tak? Raz. Tak, tak. Cóż, chciałabym serdecznie podziękować
jak podsumowała dzisiaj moja córka, gdy pochwaliłam się, że będę odbierała tak wspaniałą odznakę. Mamusiu, to jest takie podsumowanie twojego życia, bo tak naprawdę to ty zawsze żyłaś i pracowałaś dla Berlinka. To są słowa mojej córki. I teraz sobie uświadomiłam, że praca, działalność i artystyczna, i działalność społeczna zawsze były na pierwszym miejscu. Że często moja rodzina, moi najbliżsi, przyjaciółki cierpiały, bo ja nigdy nie miałam czasu. Ale patrząc na to, jak rozmawiałam właśnie ze swoimi dziećmi, to powiedziałam, to był jednak najpiękniejszy okres w moim życiu. Kiedy mogłam realizować swoje marzenia, kiedy spotykałam na swojej drodze ludzi przyjaznych, którzy, dzięki którym mogłam te marzenia realizować. Bo chociażby zrealizowanie tego projektu unijnego. Dzisiaj łapię się za głowę. 10 milionów? Jakim cudem? Ale gdy przechodzę obok Domu Kultury, gdy czytam, otrzymuję repertuar kina, gdy przeglądam, jak działają zespoły, kluby, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Berlinku, że mają swoje miejsce. Jestem dumna, że wspólnie z tymi ludźmi, których spotkałam na swojej drodze, udało mi się tego dokonać. Dziękuję Berlinkowi, dziękuję zarządowi województwa zachodniopomorskiego, dziękuję tobie, Darku, bo nie ukrywam, że praca z tobą była dla mnie prawdziwą przyjemnością. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć, ale też czułam, że masz zaufanie do mnie i nie muszę się rozliczać ze wszystkiego. Dałeś mi wolną rękę, a ja postarałam się, żeby sprostać twoim oczekiwaniom. I dziękuję ci za to. Było miło. Dziękuję wszystkim, z którymi przyszło mi współpracować, a najbardziej no, mojej kochanej załodze Balnieckiego Ośrodka Kultury. O, szef jest szefem, ale jeśli nie ma ludzi oddanych, chętnych do realizacji tych najpiękniejszych nawet marzeń, to niczego nie uda się zdziałać, niczego nie uda się zrealizować. Cieszę się, że zostały tu ślady tej działalności artystycznej, że Balnicki Ośrodek Kultury jest taką małą mekką kultury. Są obrazy, są rzeźby. To jest ten niezwykły klimat i elementy ceramiczne pozostawione na ulicach Balinka tworzą z niego jakieś wyjątkowe miejsce, wyjątkowe miasteczko, moją kochaną małą ojczyznę. Cieszę się, że mogłam tu być i pracować. Ale dodam tylko na koniec, że ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego zdania. Ja jeszcze zamierzam coś zrealizować. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz wszystkim. Za zasługi dla Berlinka. Uchwałami Rady Miejskiej w Berlinku z dnia 29 grudnia 2022 roku zostały przyznane medale za zasługi dla Berlinka Dorocie Kowalskiej, Joannie Solińskiej, Elżbiecie Kusej, Stanisławowi Rewersowi, Ludwikowi Lackowskiemu. O wręczenie odznaczeń proszę burmistrza Berlinka Dariusza Zielińskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Berlinku Mariusza Maciejewskiego. Zapraszam panów ponownie na scenę. Wyróżnione osoby również zapraszam na scenę. Dziękuję.
Przygotowałeś. Drogi Ludwiku, słucham, że tak się wyrażę. Bardzo cieszę się, ale nawet we wniosku. Wcale Ludwika nie było. To ja tak dopatrzyłem. Tak, Ludwik nie, Roman. Jest to Roman, mówię. Ale to od, z domu tak jest Roman? Tak, nie. Ja mam dwa imiona. Mam. A, widzisz. Ludwik, Roman. Dowolnie. Tak. To dlatego. Słuchaj, Roman Ludwiku. Tak. Mieszaczy, co ja się trzy razy myliłem, się widziałem tylko mu, czy to tobie, czy nie tobie. To jednak mi. To jednak mi. Dziękuję. Życzę, żeby ta muzyka grała panu cały czas. Będzie. I żeby nas rozweselała wszystkich w naszym województwie, a w Barlinku w szczególności. Dziękuję. I taki drobny dziękuję. Proszę bardzo. Tak po męsku. Jasne. Proszę bardzo. Ojej, to później dostanę. Dziękuję. W imieniu pana marszałka i zarządu województwa zachodniopomorskiego chciałbym pogratulować tutaj na ręce pana burmistrza. Powiem wspaniałe, jak tutaj przedmówczyni powiedziała, że najpiękniejsze są miasta Barlinek i Kołobrzeg. Nasze serce kierują się ku Barlinka, dlatego że Barlinek jest najwspanialszym miastem, miastem sztuki, wielkiego ducha artystycznego, wspaniałych malarzy i artystów. Także wiele osób, które swoje życie, ale też duszę artystyczną poświęciło temu miastu, naprawdę daje nam wyobrażenie o tym wielkim, pięknym mieście Barlinka. Myślę, że się połączymy, że razem z Przelewicami i całym naszym regionem będziemy wspólnie razem mogli przemieszczać się między sobą. Także tutaj w imieniu zarządu deklarujemy połączenie ścieżką rowerową. Myślę, panie burmistrzu, w końcu będziemy mogli do Barlinka na te lody przyjechać nie samochodem, ale rowerem. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Szanowni państwo, no cóż, dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, a teraz zapraszam państwa na występ zespołu muzycznego w składzie: Magdalena Borowiecka – wokal, Tomasz Woś – gitara, Mateusz Jarosz – gitara basowa, Dariusz Kamiński – perkusja. Wiosną zimną życiem
marzeń moich ekran. Winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc ramion, to by nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia proszę. Ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimną, życiem. Marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnie 200 mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady nocnych traw piekielnych jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod swym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimną, życiem. Marzeń moich. Keep on worrying. Whoa.
pochwycie. Nie może przejść obok.
She told me her life was built on chin, and she called us in the memory hurts and we lost it.
Dziękujemy bardzo. Teraz zagram już ostatni numer. O, to bardzo nam miło. Czas antenowy, czas antenowy. Telewizja. Ale będzie żywo. Ja tu widzę, panowie tam tupają nóżką, dobrze, dobrze. Dziękujemy państwu bardzo. Mamy nadzieję, że się podobało.